Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. W ostatni dzień maja w Kraśniku odbyła się pierwsza edycja pikniku rowerowego Bicykliada. Organizatorami tego wydarzenia była Fundacja Baran Cycling oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Na trasy rajdu wyruszyło 88 cyklistów. Na trasę dłuższą, Fun, 20 km, wyruszyło 41 chętnych. Trasa krótsza, Family, 5 km, przyciągnęła 47 osób. Rajd był doskonałą okazją do integracji środowiska ludzi aktywnych sportowo, zarówno starszych, jak i najmłodszych. Podczas bicykliady miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Starostwa Powiatowego pod hasłem Rower Moich Marzeń, a także finał akcji charytatywnej Rower dla Iwo, prowadzonej przez Fundację Baran Cycling. Dzięki ofiarności darczyńców podczas finału udało się zebrać 220 zł, co w sumie dało sumę 1524,52 zł, gdyż puszki, do których można było zbierać pieniądze, postawione były w kilku miejscach w Kraśniku przed bicykliadą. Całość kwoty zostanie przekazana na dofinansowanie zakupu roweru dla chłopca z niepełnosprawnością. Mój syn ma zespół Downa, ma już 18 lat, no, uwielbia sport. Dla niego Giro, jak teraz ogląda, to jest cały czas podjazd pod górę, na stojąco. No, chciałbym, żeby mógł jeździć tak jak inni. I zbieracie na rower, to jest jakiś rower taki specjalistyczny rower, na którym on by mógł sam jechać. Druga osoba jedzie z tyłu za nim i kieruje, bo nie jest na tyle rozwinięty, żeby mógł sam jechać. Sam prowadzić rower. I jest tak, że można ten rower, można mu włączyć napęd, żeby on będzie jeździł, będzie kręcił, albo wyłączyć. No, taki specjalistyczny, dosyć drogi ten jest rower. No, wiemy, jak duże to pieniądze? No, koszt takiego roweru to jest około 23 tysięcy. A w tej chwili ile już mamy uzbierane? Dzisiaj tylko 1500 zł. Tak, tylko 1500 zł. No, liczymy też na 1%, który zbieramy. Może w przyszłym roku się uda to zebrać, ale no niestety ciężko. To są sprzęty, w Polsce nie są robione, z Niemiec sprowadzane, no i oni mają takie ceny. Dlatego jeśli chcą się Państwo podzielić złotówką i dołożyć się do roweru dla Iwo, można to zrobić za pośrednictwem Fundacji Baran Cycling albo bezpośrednio wpłacać pieniądze na konto Fundacji. Na dole ekranu widoczny jest numer konta. Można go także znaleźć na naszej stronie internetowej, jak również na naszym fanpage'u na Facebooku. Serdecznie zapraszamy i prosimy o pomoc. Bicykliada jest pomysłem nowym. Jest to nowa impreza Fundacji Baran Cycling. Chcieliśmy stworzyć wielki piknik rowerowy i mam nadzieję, że to się udało. Taki piknik, który będzie organizowany cyklicznie, co roku. Chcemy przyciągać co roku coraz więcej cyklistów, a także organizować przy okazji bicykliady imprezy towarzyszące, tak jak na przykład zbiórka pod hasłem Rower dla Iwo w tym roku oraz Rower Moich Marzeń. Mamy szerokie plany rozwojowe co do tej imprezy. Pierwsza bicykliada w Kraśniku i wielki sukces, gdyż bardzo wiele uczestników, mimo pogody, która straszyła deszczem, na szczęście tylko straszyła. Najpierw wystartowało kilka 15-osobowych grup na dystans dłuższy, 20-kilometrowy. Następnie kolumna dzieci na dystans 5-kilometrowy. Moim zdaniem jest to bardzo fajna impreza i liczę, że uda się ją powtórzyć za rok. To, że jeździsz na rowerze, to dzięki tacie on cię tym zaraża? Czy zmusza? Nie zmusza mnie. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze i dzięki tacie, no jak gdyby bardziej namawia mnie do tego, aby ten sport uprawiać. I uważam, że takie imprezy powinny być organizowane dosyć często, żeby to po prostu ruszyć towarzystwo kraśnickie. Mówię, bo tak mało tego typu imprez się odbywa i mi się wydaje, że trzeba by zachęcić przede wszystkim młodych, no bo my już takie trochę wiekowo, ale też się próbujemy ruszać i jeździmy i to jest fajna frajda.
Na rowerowej imprezie w Kraśniku nie mogło zabraknąć osób, które na co dzień możemy oglądać, jak przemierzają na rowerach po kraśnickich ścieżkach rowerowych. No impreza super i pogoda super, bo akurat nie było za gorąco, a więc naprawdę pod każdym względem impreza, wszystko stanęło na wysokości zadania. Panie Henryku, jak trasa? Trudna? Ciężka? Znaczy, on nie była trudna tego. Najgorsze tu mi było od Urzędowa, pod tą górę. No, ja mam rozrusznik zostawiony, to już nie mogłem tak, musiałem zejść z roweru i tego. Kraśnik ma coraz więcej ścieżek rowerowych. Rower staje się coraz bardziej popularny. Chcielibyśmy, żeby było dużo, dużo za mało ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy, żeby to było miasto rowerów właśnie. Numer 8. I ja jako radny, no, próbuję tam w jakiś sposób interpelować, żeby powstawały nowe ścieżki rowerowe, ale no, na razie to tak spełza. Widzimy, jak jest. Podczas bicykliady można było zauważyć przekrój wiekowy. Na rowerach jechały małe dzieci, jak również całkiem, żeby nie powiedzieć, bardzo dorosłe. Zawsze jest pan, we wszystkich imprezach kraśnickich jest pan najstarszym zawodnikiem, tym rowerowym. Jak do tej pory tak. Jak dzisiejsza impreza? No bardzo w porządku. Zanosiło się, że będzie chłodniej, ale jak my ruszyli pod górki, jedno, drugą górkę pokonaliśmy, człowiek się rozgrzał i normalna jazda, dzień jak co dzień. 20 kilometrów zrobiliśmy i to jeszcze z porządnym odpoczynkiem w Dzierzkowicach, w tym tak zwanym rynku. Jeszcze tam był poczęstunek, jeszcze ciepły napój był, także codziennie aby było. Ile ma pan lat i dlaczego kolarstwo, dlaczego rower? No rower, bo to ja pochodzę z takiej rodziny, że na coś innego nie było stać, poza rowerem. Tak się mówiło kiedyś, że ja jestem bogaty z domu, bo mój ojciec miał przed wojną rower. Tak się kiedyś mówiło, bo rower to było coś kiedyś. Były takie przypadki, że małżeństwo jechało, no nie powiem, że to akurat moja mama z tato, jak jechali gdzieś z jednej wioski na drugą, to rower był taki z rama, to były ścieżki takie wtedy. To pojechała mama tam ileś pół kilometra czy ile na prostej drodze położyła rower i szła na piechotę dalej, a ojciec doszedł, siadał na rower, jechał, wyprzedził ją i znów tam ileś tam metrów umówione kładli i tak jeździli. Kolejna bicykliada już za rok, chociaż przed nami lato, więc kto wie, może nieco wcześniej.